Moim i Państwa gościem tygodnia jest prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Narciarskiego pod Stróżą w Miszkowicach, pan Zenon Król. Panie prezesie, niełatwo organizuje się tak duże imprezy jak 15. Memoriał Staszka Bocka. No powiem, że w tym roku to było duże wyzwanie, ponieważ warunki śniegowe lepsze niż w ubiegłym roku, ale jednak nie na tyle dobre, żeby można było to organizować jak zwykle na poziomie 600 metrów start, czyli w Opawie. Dlatego właściwie tydzień przed imprezą, przed ustaloną datą 7 lutego podjęliśmy decyzję, że przenosimy to na poziom troszkę wyższy, czyli 900 metrów Lasocki Grzbiet Niedamirów. No i tak żeśmy to sobie powiedzieli, może nie do końca wierząc w to, że to się całkiem nam uda, nie wiedząc o tym, że będziemy mieli nowe wyzwania, które się okazały dzień przed imprezą, bo tak, jeszcze w czwartek było to zgłoszonych około 65 osób oficjalnie, a to mówimy, to tam jeszcze dobiją ze 20-30 osób do setki i będzie fajnie. W dniu imprezy, czyli sobota, 7 luty, okazało się, że ukończyło 195 zawodników, od tych najmłodszych, skończywszy na tych najstarszych, kolejny raz, bo to już staje się kultowe. Najstarszy uczestnik, Józef Żuk z Wałbrzycha, który urodził się w 1940 roku. Tak, no wykorzystaliśmy sprzyjające warunki i terenowe, i śniegowe, które są tam właśnie na Lasockim Grzbiecie, a ponieważ no jakoś tak jesteśmy niestety poszkodowani przez naturę, że Czesi po swojej stronie mają przepiękną, dużą polanę, porównałbym ją do Polany Jakuszyckiej. Po naszej polskiej stronie są też możliwości, tylko no niestety są to prywatne łąki i prywatne drogi. Wprawdzie właściciele nic nam nie mówią złego, ale jest tam swego rodzaju utrudnienie, bo jest posadzony kawałek nowego lasu, coś tam jeszcze. Dlatego impreza była tak naprawdę, część techniczna odbywała się po stronie polskiej, a po stronie czeskiej mieliśmy właściwe zawody, czyli biegi i trasy biegowe. Największym wyzwaniem, w tej chwili głośno to trzeba powiedzieć, było przetransportowanie tych 195 zawodników, wytransportowanie na górę. Do tego oceniam, że jeszcze była setka, może więcej, kibiców, sympatyków, co niektórzy wprawdzie na górę wyszli, jak już doszli, mówią: chłopie, gdzieś ty nas wywiózł, ale dzięki naszym serdecznym kolegom, którzy zmobilizowali się i tak naprawdę jeździło 12 jeepów, do tego jeszcze Ochotnicza Straż Pożarna w Opawie i na odcinku 3,5 km ludzie byli dowiezieni na miejsce startu i zwiezieni. Oczywiście wiązało się to z tym, że tą drogę trzeba było odświeżyć, utrzymać w stanie przejezdności, ale no już takie nasze doświadczenia, że nie jest to organizowanie konkursu tańca na sali. Wiemy, że jest trudno, ale ciągle te wyzwania podejmujemy, a że mamy już sprzęt w postaci skuterów, w postaci ratraka, no było już nam to łatwiej zorganizować i myślę, że ci, którzy dotarli na górę, byli trochę zaszokowani, a już nie powiem o tym, że nie wiem, komu za to dziękować, że jeden jedyny dzień, który był dniem na rozegranie tej imprezy, było słonecznie, bezwiecznie, po prostu było to piękne święto sportowe na Lasockim Grzbiecie. A co by się stało, jakby się nie odbył memoriał? Nic by się nie stało, bo są większe tragedie w tym kraju, w tym świecie. Odwołano w tym roku wiele imprez biegowych, jakoś tak w tym roku znowu nas natura śniegiem nie obdarowała. Ale myślę, że no była ta możliwość, była ta potrzeba zorganizowania 15. memoriału, bo tak po prostu, gdybyśmy kolejny rok odpuścili, duch w narodzie upada. Ludzie, którzy w jakiś tam sposób ciągle się do tego przyczyniają, powiedzieli: a nie robią to. I tak tradycja, która tworzy się latami,
ta tradycja wyszła z czegoś innego, niestety ze śmierci Staszka, ale kultywowanie jego pamięci i ta impreza po raz 15, gdzie niektórzy w ogóle już nie wiedzą, kto to był ten Staszek, ale warto ją organizować, bo tu w naszym rejonie jest to z imprez zimowych w tej chwili chyba jedyna i najlepsza, no tu się chwalę trochę, ale chyba najlepsza organizacyjnie impreza zimowa, jaką udaje nam się tu zorganizować, no bo to już jest tradycja, 15 raz jesteśmy nauczeni, żeby wystrój tej imprezy, uzbrojenie techniczne, żeby to było na poziomie takim naszym krajowym. Bywam na wielu imprezach i powiem, że warto takie imprezy robić, bo najważniejsze, że ci najmłodsi uczą się, że to nie jest takie coś, że tam gdzieś za krzaczka żeśmy wybiegli, kawałek żeśmy przebiegli, nie wiadomo co, gdzie i jak. Tutaj było wszystko. Były bramy startowe, które nam się zawaliła w jednym momencie, bo po prostu agregat prądotwórczy siadł, bo tam prądu stałego nie ma, trzeba było agregaty wywieźć. Sędziowie, wszystko. No duże wyzwanie, ale jestem usatysfakcjonowany dzisiaj z tego, że wielu, którzy tam doszli, jak już schodzili, zjeżdżali, bo byli też zwiezieni, gratulowali nam, że mówili, to znowu wam się udało, fajna impreza. Wiem, że brakowało tam tojtojki komuś, może kelnera, ale nieprawdą jest, bo kelnerki były. Była na górze herbata. Była, sprawdziłem. Była, tak, więc to wszystko, co już mamy w tej takiej, nazwijmy, tradycji memoriałowej, było spełnione. W jaki sposób popierają narciarstwo, popierają imprezę? Byli tam oczywiście babci, dziadkowie, wujkowie, ojcowie, mamy zawodników, którzy startowali, ale byli też zawodnicy, którzy jakimś przedziwnym cudem się dowiedzieli, bo o tej imprezie, bo w tym roku naprawdę, mając na uwadze tą odległość, żeśmy tej imprezy nie reklamowali bardzo szeroko. Ale przyjechał ktoś ze Szczecina, który niechcący się tu znalazł, prawdę mówiąc, bo był na zimowisku jakimś w Lubawce, ale przyjechał zawodnik także z Suwał, który na drugi dzień startował w biegu Gwarków, bo to tak próbujemy te imprezy datami łączyć, bo łatwiej jest wtedy zawodnikom z Polski przyjechać. I u nas wystartują i na drugi dzień na biegu Gwarków. Także można i trzeba organizować i nie należy się zrażać, powiedzmy, małymi problemami, które tam zawsze mogą wystąpić, bo przede wszystkim wśród startujących narciarzy, że to są sympatycy narciarstwa, to są miłośnicy narciarstwa, to są ludzie, którzy biegali, ci starsi, na różnych imprezach i wiedzą, że zresztą zawsze to podkreślają, że u was przynajmniej na koniec imprezy jest uścisk dłoni, jest kubek herbaty, jest jakaś ciepła przekąska, no bo taka to już została stworzona u nas tradycja. I niech to święto sportowe jeszcze nam długo, długo trwa, a starajmy się robić jeszcze więcej imprez właśnie tego typu, bo mamy co pokazać w sensie krajobrazu, w sensie piękna naszej ziemi kamiennogórskiej, ale to już mówię, no jest kwestia niestety dzisiaj jakichś tam pieniędzy pomocowych, bo no wszystko kosztuje. Zenku, dwa zdania, co tam pod Stróżą, co z zawodnikami? No w tym roku określiłbym to tak, mamy okres lekkiego wyciszenia w sensie wyniku sportowego, ponieważ starsza grupa zawodników z ubiegłego roku nie zakończyła kariery, poszli do szkół wyższych i startują dzisiaj jako AZS AWF Wrocław. Przekształcili się na biatlon, bo ta dyscyplina tam jest preferowana. I dzisiaj Karolina Czaska, Natalia Surdyka, Tomek, wszyscy startują i już osiągają dobre wyniki po niezbyt długim okresie treningu, a przejście z biegów do biatlonu jest to poważna sprawa, ponieważ należy nauczyć strzelać, a oni tak naprawdę nigdy do końca tego nie robili, bo zawsze byli biegaczami.
I jeszcze ci zawodnicy gdzieś tam, jak się udaje, startują właśnie w narciarstwie klasycznym, w biegach. I jeszcze nam przynoszą ten splendor, że wygrywają i A Zenku, są następcy już? Są następcy. W tym roku startuje akurat Artur Bodzek, wrócił z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z małym sukcesem. Paulina Czaska, młodsza siostra Karoliny, dzisiaj uczennica Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, zrobiła nam bardzo miłą niespodziankę w sprincie na tej ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, zdobyła brązowy medal, a w zasięgu był także złoty medal, bo ze złotą medalistką w eliminacjach wygrała, ale potem jestem pewien i przekonany, że Paulinie po prostu nagle się zrobiły miękkie kolana, że ona to może wygrać. Ale to jest naprawdę duży sukces dla dziewczyny, która po prostu poszła do Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Szczyrku w takim może owczym pędzie za siostrą, za całą grupą, która ta nasza się uczyła, startowała. Klaudiusz Kogut, czwarte miejsce w biegu długim, przegrał tylko z kadrą Polski. A z młodszych naszych zawodniczek, które startują już na tych mniejszych zawodach, siostry Mikołajczykówny z Kamiennej Góry, dwie bliźniaczki, siostry Przemyślak z Opawy, siostry Król z Lubawki. Mówię o tych parach bliźniaczych, bo to jest takie bardzo fajne. Ja myślę, że lada moment będziemy mogli stworzyć sztafetę z par sióstr, tak bym to określił. Także klub dalej pracuje w tej chwili z tych najmniejszych i większych, około 45 zawodników. Artur Bodzek, Iwona Dereń, Daniluk i Sebastian Rudny, tak jak kiedyś już powiedziałem, jeden z pierwszych wychowanków Staszka, krótki zresztą, bo to okres czasu był, tylko rok trenował Staszek ich, ale to byli pierwsi zawodnicy, Sebastian Rudny, Łukasz Król, którzy już zrobili pierwsze sukcesy, które szły jeszcze, nazwijmy to, na konto Staszka, a później przejął to Artur. I do dzisiaj to jest kontynuowane. Myślę, że za następny rok, a za dwa lata na pewno, jeżeli nic się nie powali, to znowu będziemy liczącym się klubem w Polsce. Będą wyniki i ta huśtawka, ta sinusoida będzie się niestety tak zmieniać, bo nie stać nas na to, żeby prowadzić wszystkie grupy. Przez jakiś czas prowadzi się od dzieciaków do tych starszych, ci starsi odchodzą, bo seniora w naszym klubie utrzymać, tak jak zresztą w większości klubów w Polsce, się nie da. Brak tego, co się nazywa kasa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rzędu.